Hejka kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was w ogóle w takim nietypowym miejscu. W ogóle mam wrażenie, że każde miejsce w moim domu jest nietypowe, bo najczęściej jednak nagrywam w moim pokoju. Ale z racji, że dzisiaj mam wolną chatę, stwierdziłam, że to wykorzystam i nagram w jakimś innym, żeby po prostu nie było aż takiej nudy i jakoś urozmaicić dzisiejszy odcinek. Z racji, że dzisiejszy odcinek będzie taki typowo statyczny, bo dzisiaj będę odpowiadać na Wasze założenia na mój temat. I chyba 4 lata temu nagrywałam taki odcinek, jak on był w ogóle trendem na YouTubie i wtedy bardzo dużo kanałów go nagrywało. Pytało się właśnie o założenia na temat danej osoby, no i później się na te założenia odpowiadało, czy się zgadza, czy się nie zgadza, oczywiście subiektywnie. No i minęło sporo lat, ja też się bardzo zmieniłam, dojrzałam, urosłam, moje konto się też powiększyło, dużo po prostu w moim życiu się zmieniło i stwierdziłam, że to jest odpowiedni moment na nagranie takiego odcinka jeszcze raz i zobaczę, czy Wasze zdanie też na mój temat się trochę zmieniło. Pamiętam, że wtedy jak to nagrywałam, byliście dużo bardziej krytyczni. No ale zobaczymy, zobaczymy. Ja nie czytałam wszystkich, tylko sobie takie powiedzmy przeglądam, więc jestem bardzo ciekawa, jakie macie zdanie na mój temat. Nie dam rady przeczytać wszystkich, bo jest ich naprawdę mimo wszystko bardzo dużo, ale postaram się wybrać nie tylko, wiecie, takie pozytywne, tylko też negatywne, żeby się do nich ustosunkować. Także bez zbędnego przedłużania, jeżeli spodobał Wam się taki odcinek, oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, żeby subskrybować kanał, bo jest to bardzo dla mnie ważne. Chciałabym w przyszłości przekroczyć próg 200 tysięcy, także jeżeli chcecie mi w tym pomóc, to koniecznie klikajcie ten czerwony przycisk na dole. No ale dobra, nie przedłużamy już i rozpoczynamy założenia. Okej, będę brała na początku z góry, czyli te powiedzmy najświeższe. I pierwsze założenie jest to: odgradzasz swoje życie prywatne od tego, co pokazujesz na socjalach. I troszkę jest to prawda, ale też trochę się z tym nie zgodzę, z racji, że ja naprawdę dużą część swojego życia pokazuję na social mediach. Wiadomo, że nie jest to każdy etap mojego dnia i naprawdę to jest i tak jakiś niewielki procent z tego, co się dzieje w moim życiu, ale mimo wszystko pokazuję bardzo dużo, mówię bardzo dużo, wyrażam swoje opinie. Pokazuję też generalnie swoje życie, ludzi, którymi się otaczam, właśnie otoczenie, którym się otaczam, typu właśnie na przykład miejsce, w którym mieszkam, miejsce na wakacjach i tak dalej, więc uważam, że naprawdę dużo pokazuję w tym internecie. Wiadomo, że ja w internecie staram się najczęściej pokazywać te pozytywne rzeczy, nie obarczam Was moimi problemami i przez to wiem, że Wam się często wydaje, że moje życie jest po prostu bez skazy, ale to nieprawda, bo każdy ma swoje problemy, jakieś mniejsze bądź większe, a ja właśnie staram się jednak w internecie pokazywać Wam te pozytywne rzeczy. Także nie dzielę się najczęściej tymi negatywnymi, chyba że na przykład takimi, że boli mnie dzisiaj głowa albo coś w tym stylu. No ale raczej o takich moich problemach, jakichś takich wewnętrznych, które wiecie, no zostają albo między moimi znajomymi, albo rodziną, to po prostu się z Wami nimi nie dzielę, więc można powiedzieć, że trochę odgradzam, ale jednak mimo wszystko jestem osobą publiczną, więc jakby dużą też część siebie pokazuję Wam. Kolejne założenie to: masz dużo znajomych i uwaga, tutaj szczerze się nie zgodzę, w sensie na pewno w moim życiu przewijało się masa różnych ludzi. I dla mnie to jest naprawdę niesamowite, z jak wieloma osobami ja miałam do czynienia i jak z wieloma osobami ja potrafię złapać taki vibe, że naprawdę się potrafię dogadać. Naprawdę osoby, z którymi ja się kolegowałam, przyjaźniłam, miałam jakiś kontakt, czy byliśmy po prostu znajomymi, były totalnie od siebie różne. To nie było tak, że to była stricte jakaś typowa grupa osób, tylko każdy był różny, ale dokładnie, to jest w sumie o znajomych, więc teoretycznie znajomych mam dużo. Osób, które znam, z którymi mogłabym raz na jakiś czas się spotkać, faktycznie jest ich sporo, ale takich, jeśli chodzi o takich bliższych znajomych, i to grono w przeciągu ostatniego właśnie tego roku, 2023, bardzo się pomniejszyło. I właśnie to bardzo często mnie dobijało i jakbym miała sobie dać taką radę na przyszłość, zawsze w życiu ludzie się będą wymieniać. Jedni będą przychodzić, drudzy będą odchodzić, bo w tym momencie bardzo mnie dobiło to, że na przykład miałam kurde wolne wakacje i moi wszyscy znajomi nie mieli czasu i tak zostałam sama i sobie pomyślałam, kurde, ja nie mam z kim gdzieś wyjść. Wiadomo, że zawsze były jakieś moje takie bliskie koleżanki, z którymi mogę wyjść, ale ja zawsze byłam osobą, która bardzo lubi przeplatać towarzystwo, dlatego ja lubiłam się spotykać z różnymi ludźmi. Nagle jakby to grono się zwężyło i miałam taki etap, że po prostu jakby spotykałam się tylko cały czas z tymi samymi osobami i przez to, że jestem taką osobą otwartą, która lubi poznawać dużo ludzi, to przez to mi tego brakowało bardzo. Bardzo dużo mi dają wyjazdy do Warszawy, bo tam zawsze poznaję masę ludzi, masę nowych znajomych. Znajomych mam dużo, ale takich bliższych znajomych czy kolegów, koleżanek, to zdecydowanie mniej. Rodzice za wszystko Ci płacą. I otóż to, moi drodzy, nie. Jest to nieprawda. Okej, no wiadomo, mieszkam z rodzicami, więc jakby rodzice i płacą za wszystkie rachunki i za jedzenie, które jest tutaj w domu. Też jak lecę z nimi na wakacje, to też płacą za te wakacje, bo tak to po prostu wygląda. Jak rodzice zabierają mnie na wakacje, to raczej normalne, przynajmniej u nas w rodzinie, jest to, że za te wakacje po prostu wtedy oni płacą. Tak samo jak zabierają mojego brata, który ma 27 lat. Ale za wszystko inne, za wszystkie moje zachcianki, ubrania, książki, jakieś inne rzeczy typu iPady, co ostatnio sobie kupiłam, sprzęty. No generalnie wszystko, wszystko poza podróżami, jedzeniem i domem, mieszkaniem, dachem nad głową, za wszystko płacę sobie sama. Jesteś bardzo wrażliwa i często nie potrafisz sobie poradzić ze stresem. Jest
To prawda. I szczerze, ja lubię swoją wrażliwość, w sensie to, że mnie bardzo dużo rzeczy dotyka, że bardzo dużo rzeczy na mnie wpływa, ale mimo wszystko jakby nie w każdej sytuacji jest to w porządku. W sensie przechodzimy tutaj do tej drugiej części zdania, czyli że nie potrafię sobie poradzić ze stresem. Stres u mnie w życiu jest bardzo obecny. Ja stresuję się bardzo wieloma rzeczami i to tak naprawdę na takim wysokim poziomie. Ale mimo wszystko potrafię sobie poradzić z tym stresem. Po prostu coś, co mnie stresuje, ja to robię i już. W tym momencie, kiedy zaczynam to robić, jest już lepiej. I też uważam, że jestem wrażliwa na wiele rzeczy, ale to uważam akurat za swój atut, że nie jestem taką, wiecie, zimną osobą. Tylko, że jednak mam w sobie tą taką wrażliwą stronę. Można z tobą pogadać o wszystkim, nie masz tematów tabu. I zdecydowanie się z tym zgodzę i jest to prawda, że ze mną można pogadać na wszystkie tematy. Ja małą ilość tematów jakby omijam. Wiadomo, że są jakieś takie tematy, które są dla mnie ciężkie po prostu. Nawet nie, że jakoś są tematami tabu, tylko po prostu są ciężkie. Ale zdecydowanie nie mam u siebie takiego wstydu z rozmawianiem na tematy tabu. No i w tym momencie chciałabym przejść do sponsora tego odcinka. Dla wielu dziewczyn w młodym wieku ogromnym tematem tabu jest okres miesiączka dojrzewania. No i ja dzisiaj razem z marką Clinique chciałabym Was przekonać, że takie tematy to jest totalnie zero wstydu. Dużo osób wróciło teraz do szkoły, na zajęcia. Ja trochę się domyślam, jak to jest z tym okresem dojrzewania, że mimo to, że dla mnie to nigdy nie był wstyd i wręcz przeciwnie, ja się cieszyłam, gdy dostałam swój pierwszy okres, bo poczułam się taka kobieca, poczułam się kobietą po prostu. To mimo wszystko wiem, że dla wielu dziewczyn jest to dość wstydliwy temat. Zwłaszcza kiedy dostajemy na przykład okres w szkole, musimy wyjść do toalety, musimy prosić pani na lekcji. I faktycznie może być to troszkę ciężkie, kiedy dopiero wkraczamy w ten taki właśnie świat. Ale słuchajcie, nie ma totalnie czego się wstydzić. Większość kobiet na świecie faktycznie miesiączkuje i im jesteś starsza, tym bardziej rozumiesz, jak to jest normalne i naturalne. Jest to po prostu naturalna część naszego życia, której no nie ominiemy. Ja na przykład i oczywiście również zachęcam Was do tego, nigdy nie wstydziłam się, by podejść do jakiejś mojej koleżanki, poprosić o podpaskę, też jakąś tabletkę przeciw. Nie wstydziłam się też podchodzić do WF-istki czy WF-isty, bo miałam też pana i powiedzieć, że jestem dzisiaj niedysponowana. No i chciałabym oczywiście Wam przedstawić produkty, które idealnie sprawdzą się na właśnie początki z dojrzewaniem. Są to produkty z linii Clinique Soft. Mamy tutaj podpaski na dzień oraz podpaski na noc, które w ogóle mają prześliczne opakowania, takie w ogóle niepodpaskowe, przez co jak schowacie je do plecaka szkolnego, nikt nawet nie zorientuje się, że są to podpaski. Słuchajcie, są to podpaski, które zdecydowanie Was nie zawiodą. Są bardzo skuteczne, mają dwa razy większą chłodność. Są również pozytywnie oceniane i mają skuteczną ochronę przed przeciekaniem, co potwierdziło 90% badanych. No i oczywiście, jak to linia Soft mówi, są delikatne dla skóry, oddychające, posiadają dobrą chłodność oraz skuteczność przed przeciekaniem, a także skuteczną ochronę podczas snu. Te produkty dają duże wsparcie fizyczne dla dziewczyn, które dopiero zaczynają miesiączkować. Na takie dni przed miesiączką czy po miesiączce idealnie sprawdzą się te wkładki od Clinique Soft, które również są super miękkie, doskonale dopasowane, wyjątkowo cienkie. Mają również ochronę przed przeciekaniem i przetestowane są ginekologicznie. No i żeby w ciągu dnia zawsze zachować świeżość, warto sobie wrzucić do torebki czy do plecaka chusteczki do higieny intymnej. One zapewnią Wam długotrwały efekt świeżości i czystość. No i tutaj również mamy piękne opakowania. Te produkty zapewnią Wam pewność siebie podczas tych ciężkich kobiecych dni. No i pamiętajcie, nie bójcie się o tym rozmawiać. Okres to nie jest wstydliwy temat i wbrew pozorom ma również wiele plusów dla naszego organizmu. Ptaszki ćwierkają, że w tym roku vlogmasów nie będzie. Słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo dużo pytań o vlogmasy i powiem Wam, że vlogmasy na pewno będą. Ja kocham vlogmasy, to jest okres dla mnie magiczny. Dla mnie okres vlogmasów, czy też w ogóle grudniowy, jest takim bardzo magicznym etapem, więc ja sobie nie wyobrażam nie nagrywać w grudniu vlogmasów. Ale mimo wszystko nie wiem, w jakiej one będą częstotliwości. Już teraz mogę Wam obiecać, że na pewno nie będą one codziennie. Ja wtedy nie mam przyjemności z nagrywania tych vlogmasów. Nie przykładam się tak do nich, kiedy cały dzień nagrywam, później wieczorem wszystko montuję i później kolejny dzień wrzucam. Potem znowu cały dzień nagrywam, później znowu montuję i wrzucam. Naprawdę vlogmasy codzienne to są bardzo, bardzo wymagające nagrywki pod względem tego, że ja pracuję sama, ja wszystko montuję sama, wszystko nagrywam sama, wszystko wrzucam sama. Nie korzystam z żadnej takiej pomocy jakby zewnętrznej, jeśli chodzi o nagrywanie filmów, ich tworzenie, ich produkcję i tak dalej. To trochę mijałoby się z celem, bo ja robiłam kiedyś vlogmasy codzienne, ale to totalnie traciło właśnie tą taką magiczną aurę i energię i na pewno vlogmasy
masy będą, nie chcę z nich rezygnować, ale już teraz mogę Wam obiecać, że nie codziennie, może co drugi dzień, tak jak w zeszłym roku, może co kilka dni, zobaczymy. Super radosna dziewczyna, której do pełni szczęścia brakuje tylko chłopa. W pełni szczęścia może nie, ale na pewno wiem, że byłabym dużo szczęśliwsza, gdybym miała obok siebie osobę, taką osobę, którą bym kochała i która by mnie bardzo mocno wspierała. Jestem radosna, wiadomo, że też nie zawsze. Mam swoje etapy, kiedy jestem szczęśliwa, mam swoje etapy, kiedy jestem smutna. Moje życie to taka totalna sinusoida, gdzie mam lepsze i gorsze dni. Zresztą wydaje mi się, że tak jak u każdego. I faktycznie brakuje mi teraz takiej bliskiej relacji, czy chociaż jakiegoś obiektu zainteresowania. Naprawdę, chociaż jakiegoś obiektu zainteresowania. Jesteś miła i pozytywna, ale jak ktoś cię wkurza, to umiesz powiedzieć prawdę w oczy. Zdecydowanie. Ja lubię to w sobie, że jestem taka prawdomówna i jeżeli faktycznie mi się coś nie spodoba, albo dla mnie będzie coś przekroczeniem totalnie mojej granicy, jestem w stanie powiedzieć, że nie, nie zgadzam się i lubię taką w sumie swoją asertywność, ale na przykład jakbym poszła na paznokcie i by one mi się nie podobały, albo poszłabym do fryzjera i by zostały włosy ścięte za krótko, to już bym nie powiedziała i nie potrafiła powiedzieć, że mi się nie podoba. No ale już we wszystkich innych kwestiach potrafię jakby odmówić bądź powiedzieć prawdę w oczy. Tylko to są takie malutkie, wyjątkowe sytuacje. Nie wiem, jakoś mnie to po prostu bardzo stresuje i nie chcę robić przykrości tej drugiej osobie. Tak to wygląda. Jesteś osobą wysoką. Bardzo dużo osób tak uważa i powiem Wam, nie wiem, co dla Was oznacza osoba wysoka. Ja mam 1,72 m. Większość moich koleżanek jest ode mnie niższa, bądź jest równego wzrostu, ale tak szczerze powiem Wam, że ja właśnie zawsze byłam w szkole najniższa. Ja pamiętam, że jak chodziłam do gimnazjum i do podstawówki, to była jedna szkoła, to zawsze byłam najniższa i zawsze wszyscy się z tego śmiali, w sensie tak bardziej żartowali sobie. No a jak poszłam do liceum, to byłam już jedną z wyższych dziewczyn. Filmy na YouTubie będą się pojawiały regularnie, taką mam nadzieję. Naprawdę staram się i teraz naprawdę się przyłożyłam mocno zwiększyłam tempo. Ostatnie tygodnie u mnie są na wysokich obrotach, cały czas coś robię. No i staram się, żeby tutaj czy na Instagramie być regularna. Estetyczna i zawsze poukładana. Nie, totalnie nie. Szczerze jakby ja jestem jakby taka, można powiedzieć, czysta, bo i lubię mieć właśnie wszystko poukładane i nie lubię mieć syfu i zawsze po sobie wszystko sprzątam i tak dalej, ale nie na taki sposób, jak to clean girl robią. W sensie u mnie właśnie nie jest wszystko takie estetyczne. U mnie jest czyste, poukładane, ale nie estetyczne. Takie jest moje życie. Miałaś bardzo mało romantycznych interakcji z płcią przeciwną. Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o jak to nazwałaś romantyczne integracje, wydaje mi się, że miałam ich całkiem sporo, ale nigdy nie byłam w związku. To brzmiało to dziwnie. Nigdy nie byłam w takim oficjalnym związku, ale interakcje z płcią przeciwną miałam. Gdyby nie działalność w necie, zajmowałabyś się jakąś pracą biurową, na przykład księgowość. Ciężko mi powiedzieć, bo ja sobie nie wyobrażam mojego życia teraz bez social mediów i bez tego, jakie one mi możliwości dają i jak one odmieniły moje życie, ale no wydaje mi się, że gdybym nie działała jednak w internecie, raczej takie rzeczy biurowe, księgowość to nie. Jedyną opcją, jaką tutaj widzę właśnie coś w tym kierunku, to by była praca w firmie moich rodziców, że po prostu bym im czymś pomagała, właśnie też może związane coś z księgowością, czy jakimiś takimi rzeczami biurowymi, ale na pewno nie poszłabym do jakiejś korporacji totalnie losowej pracować właśnie w takich rzeczach, bo to totalnie nie praca przed biurkiem nie jest dla mnie po kilka godzin. Wydaje mi się, że raczej wtedy poszłabym w jakąś fizjoterapię. Nie wiem, ja na pewno chciałabym mieć coś swojego, nie chciałabym raczej pracować dla kogoś. Ciężko mi powiedzieć, bo nie ma póki co takiej sytuacji. Że jesteś bananowym dzieckiem. Czy jestem bananowym dzieckiem? Kurde, szczerze nie wiem. Zależy o jakim bananowym dziecku mówisz, bo jeżeli mówisz, że zawsze dostawałam wszystko, co chciałam i nie musiałam nawet ruszyć palcem i po prostu wszystko już miałam jak na tacy, to nie, tak nie było. Ale jeżeli mówisz o tym, że nie miałam nigdy jakby problemu z pieniędzmi, to jest to prawda, bo jednak moi rodzice przez całe życie naprawdę bardzo ciężko pracowali, żeby dojść do tego, co teraz mają. Nigdy to nie był jakiś szczęśliwy traf, tylko oni naprawdę bardzo dużo poświęcili firmie, bardzo dużo poświęcili pracy. Są moim zdaniem totalnymi pracoholikami. No i wyszło im to na dobrze. Wiadomo, że takie coś ma też bardzo dużo minusów. Gdybym ja była na ich miejscu, to na pewno też wydawałabym te pieniądze na moje dzieci, żeby móc zapewnić swoim dzieciom super życie. I ja na pewno też będę dążyć do takiego etapu w swoim życiu, że gdy zdecyduję się na dzieci, chciałabym im zapewnić jak najlepsze życie. Na pewno to też nie jest dla mnie jakieś ultimatum, że jeżeli będę miała pieniądze, to będę miała dzieci, jeżeli nie będę miała pieniędzy, to nie będę miała dzieci. Nie. Ja na pewno będę chciała kiedyś założyć rodzinę. No ale wiadomo, że fajnie byłoby dla nich mieć jak najlepsze życie. No ja też naprawdę miałam super dzieciństwo. Czy to jest bananowe dziecko? Jeżeli jest, to co niech będzie. I don't care. Wydaje mi się, że nie jesteś w związku, bo boisz się, że ktoś będzie z tobą jedynie dlatego, że jesteś popularna. Nie, nie mam totalnie takiego myślenia. Nie uważam, że jestem na taką skalę jakoś rozpoznawalna
w internecie, że ktoś chciałby mieć z tego jakieś korzyści, ale no po prostu nie. Nie pojawił się jakiś w moim życiu, którym bym się zainteresowała tak na dłużej. Jak jakiś był, to znajdował sobie dziewczynę albo interesował się kimś innym i jakoś tak po prostu wyszło. Potrzebujesz czasu, by się przed kimś odtworzyć, zdecydowanie. Chociaż są takie momenty, gdzie łapię z kimś automatyczny vibe i od razu mam ochotę po prostu zwierzyć mu się z całego życia, opowiedzieć o wszystkim, co mogę. Ale w większości przypadków jest tak, że tak naprawdę osoby, które spotkały mnie tak 5 razy w życiu, mogą powiedzieć, że mnie znają, bo ja na tych 5 pierwszych spotkaniach totalnie nie byłam sobą. Tak najczęściej jest. Nie, może nie reguła 5 spotkań, ale wiecie, o co mi chodzi. Jakieś pierwsze, drugie, trzecie spotkanie totalnie nie jestem sobą, jestem po prostu jakąś inną, sztywną, czasem dziwną, czasem awkward babą i dopiero później się otwieramy. I powiem wam, że jestem w szoku, bo naprawdę nie ma tutaj takich negatywnych komentarzy. Także to by było na tyle tak naprawdę. Także jeżeli jeszcze jakieś macie, jeżeli jeszcze nad czymś zastanawiacie, piszcie w komentarzach, a ja będę wam odpowiadać w komentarzach. Zrobimy sobie taki jakby Q&A YouTube'owy. A teraz dziękuję wam już bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dziękuję również bardzo sponsorowi tego odcinka. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia i pa, pa.